A czego uczy nas faktycznie dramatyczna historia Judasza? No jak myślicie? Oczywiście wielu rzeczy, ale jedna jest najważniejsza i to ona odnalazła najważniejsze odzwierciedlenie w nakazach i przestrogach Kościoła. Chodzi o rozpacz. Grzech rozpaczy w nauczaniu Kościoła katolickiego nie bez kozery jest uważany za jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. To jest kaliber największy. Jest to przekonanie, że nasze grzechy są zbyt wielkie, aby mogły być przebaczone, lub że nie jesteśmy w stanie współpracować z łaską Bożą w celu osiągnięcia świętości, no i w konsekwencji zbawienia. Grzech Judasza, chociaż odrażający, nie musiał doprowadzić go do samobójczej śmierci. Miał przecież Judasz wolną wolę, mógł wrócić jak Piotr, który przecież również dopuścił się zdrady.